Dzień dobry wszystkim. Witam Was, Zygi. Nadaję dziś z okolicy San Antonio. Jest 3 czerwca, czwartek, poranne godziny. W dzisiejszym poranniku chciałem omówić w zasadzie dwie sprawy. Jest u mnie dziś dość dobra pogoda, rześka, ale chciałem też więcej informacji z Teksasu. To, co mnie dziwi i co mnie czasem martwi. Zerkam na różne portale, takie informacyjne, również na gazetę. I chcę Wam pokazać jedną ze stron internetowych, która jest taka znacząca dla wiadomości z Teksasu. To jest NBC, a dokładnie nazywa się ta audycja Texas Today. I cóż tam znajdujemy? Otóż nie ma mowy o pandemii, o COVID-zie, propozycje wybrania się w podróż, chociażby do Austin, do Fort Worth. Mówi się o przekąskach, jakieś japońskie gotowanie makaronu, o jakichś inspiracjach smakowych z Kintaro Ramen, prezenty, gadżety. Tutaj mamy opieka nad niepełnosprawnymi, udekoruj coś tam tapetą, produkty dla zwierząt, zabawy dla dzieci, jakieś pismo odręczne dla dzieci w Tears to Teachers. Co jeszcze? Centrum gotowania, coś o pieniądzach, jakieś wskazówki finansowe, które wzmocnią pozycję kobiet i jakieś tam sprawy związane z dietami, Centrum Zdrowia. Z jednej strony, no to dobrze, że odeszliśmy już od atakowania nas wiecznymi informacjami o tym, ile kto się zaraził, kto się zaszczepił, kto się nie zaszczepił, ale z drugiej strony zauważcie, że w zasadzie nie ma tutaj takich informacji o wyższych wartościach, o tym, co nas czeka dalej, zastanowienie się nad tym, jak w tej sytuacji dość dziwnej, w której się znaleźliśmy, dalej postępować, jak się odnaleźć. Przecież ludzie nie mają pracy, nie mają zajęcia, stracili biznesy. Tutaj nigdzie nie znajdziecie takich informacji, czyli jakby takie słodkie, polukrowane, byle co i nic. I taki jest dzisiaj nie tylko Teksas. Jeśli popatrzycie na strony Arizony, czy na strony sąsiedniego tutaj New Mexico, to wiadomości poranne, codzienne są takim byle co, czyli wszystko i nic, ale nic ciekawszego do zastanowienia się takiego nad chociażby własnym losem. Więc ja chciałem dzisiaj to trochę urozmaicić i zmienić i chciałem Was poprosić, żebyście się zastanowili nad informacjami, które docierają do nas już od wielu, wielu lat, a zostały tak wzmocnione tuż przed pandemią i w trakcie też. Kto czytał, kto szukał, ten znalazł. Otóż mówi się o tym, że my jako ludzkość, cała ludzkość, żyjąc we wspólnocie razem na Ziemi w tak zwanych energiach 3D, czy w Dimension 3D, będziemy przychodzili do wyższych dimension, do wyższych wymiarów i tym wyższym docelowym wymiarem ma być wymiar 5D. I chciałbym, żebyśmy się wspólnie zastanowili nad tym, co tak naprawdę jest takim znacznikiem tych dwóch wymiarów, tego 3D i 5D. Ja sobie wynotowałem, energie 3D dominujące takie, to jest, no chyba się ze mną zgodzicie, przede wszystkim konkurencja. Czyli bycie najlepszym, posiadanie jak największej kontroli, chęć do tego, by trzymać całą energię we własnym ręku. I to zarówno na tych bardzo wysokich pułapach, poziomach, czego efektem jest dzisiejsza sytuacja, ale również na tych małych. Nasz sąsiad chce, ażeby jego ogródek był lepszy i konkuruje z wami, tak? Albo w pracy konkurujecie ze swoim kolegą z pracy, żeby zdobyć większe apanaże dla siebie. Z tym wiąże się jakby kolejny taki znacznik, kolejna energia dominująca, władza. Władza nad, na przykład mówienie ludziom, co mają robić, panowanie nad ludźmi i nie dawanie im suwerenności, chociażby energetycznej, finansowej. Dążenie do tej władzy za wszelką cenę.
To jest taki bardzo mocny znacznik świata 3D. Dominacja, czyli bycie najsilniejszym i wykorzystywanie, to się łączy nieodłącznie z władzą, ale czasem może tak być, że chcemy mieć tylko dominację, niekoniecznie władzę, bo chcemy być najsilniejsi, najsprytniejsi i wykorzystujemy tą moc do kontrolowania innych. Chciwość. Oj tak. Idea, że dostatek jest ograniczony i jedna osoba lub grupa powinna mieć to wszystko. I to jest na tym wysokim poziomie tych ludzi, którzy są dla nas nieosiągalni dzisiaj, ale my wiemy o tym, że to oni poprzez swoją chciwość stworzyli tą dzisiejszą sytuację. Ale również chciwość na takim małym poziomie, powiedziałbym ludzkim, naszym, kiedy nasza szafa już pęka w szwach, i kobiety szczególnie, prawda, otwierają tą szafę i mówią, kurczę, co tu dzisiaj założyć? A z szafy ubrania wychodzą, aż wołają, ażeby je może dać komuś innemu, bo skoro otwierasz szafę i nie masz co ubrać, to nie jest dla ciebie. To również dotyczy wszystkich tych osób, którzy no, chcieliby kupić kolejnego iPhone'a, który już ten na półce sklepowej jest nowy, a ten wasz stary ma już pół roku i jest stary i chcielibyście mieć nowy, bo tam nie ma jakiejś możliwości zainstalowania jakiejś apki. To też jest chciwość. Kolejna taka idea świata 3D to osobliwość, czyli kult ja. Kult ja jestem najważniejszy, ja się tylko liczę, ja nie czuję połączenia ze źródłem, nie czuję połączenia z innymi, bo moje ja jest mojsze od twojego. No i chyba taka ostatnia znaczna kwestia, wygrana, przegrana. My dzisiaj widzimy, chociażby poprzez świat finansowy, że żeby ktoś wygrał, na przykład na giełdzie, to ktoś musi stracić. Inaczej mówiąc, jedne akcje, te, które wygrały i zyskały znaczącą wartość, zyskały to dzięki temu, że pieniądze zostały wycofane z innego rynku czy z innej kompanii, która straciła. Więc żeby ktoś wygrał, ktoś musi przegrać. I tak ułożyliśmy ten świat, że my nie widzimy innej możliwości. Gdyby się nad tym zastanowić, to wszystko tak naprawdę są idee, które nie będą się mieściły w świecie 5D, w świecie tych wyższych energii. Ale co może być takim znaczącą, dominującą energią 5D? Czy to jest tylko moje wyobrażenie? Poproszę Was o komentarz, napiszcie, a ja wymienię tutaj swoje typy. Otóż uważam, tak odniosłem się do tych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu dominujących energii 3D, które wymieniłem i wybrałem sobie również sześć, które są jakby odnośnikami do tych energii 3D. A więc uważam, że najważniejszą taką będzie współpraca, czyli wspieranie takich inicjatyw innych ludzi, wspomaganie ich w działaniu. Energia wtedy dodaje się, bo jeśli wspomagamy kogoś w działaniu, dokładamy do tego swoją energię, to sumarycznie rośnie energia i tworzy się koherencja całości. Tworzą się nowe pomysły i nowe inicjatywy, co znacznie przyspiesza rozwój takiego świata. Współodpowiedzialność. To, czego dzisiaj nie ma, nawet wśród nas, tych tutaj czatujących, komentujących, mówimy, no tak, ale to sprawili oni, to nie my. Tak, z punktu widzenia świata 3D to zrobili oni, ale w świecie 5D musimy zrozumieć, że my wszyscy jesteśmy połączeni, musimy zrozumieć, że wszystko jest powiązane i nasza odpowiedzialność jest sumaryczna. Jeśli my zrozumiemy, że nasza odpowiedzialność sumuje się z odpowiedzialnością kolegi, przyjaciela, znajomego, nieznajomego, no to mamy współodpowiedzialność. Czyli jednostka zachowuje suwerenność, ale jednostka czuje własną odpowiedzialność za swoje działania. Jednostka rozumie swoją odpowiedzialność za cały plan, za swoją cząstkę w tym planie i za cały projekt, za udział w tym projekcie. Jeśli będziemy podchodzili w 5D w taki sposób, no to współpraca będzie tylko przyjemnością. Jeśli zrozumiemy, że współodpowiedzialność jest tym
jednym z tych filarów tego świata 5D. Równość. Każdy bez wyjątku ma prawo do wyrażania swojego poglądu i każdy ma obowiązek do poszanowania poglądu innego. Każdy też ma prawo do realizacji swoich zamysłów, nie tylko wyrażania poglądu, ale realizacji swoich zamysłów, bo każdy jest unikalny. Nie ma ludzi lepszych i gorszych. Wszyscy jesteśmy równi w swoich możliwościach i w swoich osiągnięciach, ale każdy z nas jest inny, każdy z nas jest unikalny i nie ma ludzi lepszych i gorszych. Dostatek. To jest to, co dziś tworzy nasze obawy. Dlatego powstaje niezliczone pokłady chciwości, czyli ta idea 3D, że dostatek jest ograniczony i tylko parę osób powinno mieć to wszystko, reszta musi żyć na granicy ubóstwa, jest ideą przeszłą. W świecie 5D musimy zrozumieć, że każdy ma prawo dostępu do zasobów, każdy ma prawo dostępu do informacji i każdy ma prawo dostępu do energii, niezależnie od jego pozycji w społeczeństwie. Jeśli my to zrozumiemy, to tak naprawdę nie ma ograniczeń w dostępie do tego wszystkiego, dlatego że potrzeby każdego mogą być zaspokojone, że jeśli te zasoby zostaną udostępnione na zasadzie potrzeby. Czyli jeśli potrzebuję dzisiaj dom i chcę go oświetlić i potrzebuję do tego X energii, to mam do niej dostęp, dlatego że zostały zniwelowane te wszystkie zasoby, które zostały w świecie 3D umieszczone w rękach tylko kilku osób na całej planecie. Nasze zasoby naprawdę są nieograniczone w stosunku do wszystkich ludzi, którzy tą planetę zamieszkują. Jedność. Uznanie wartości darów i talentów wszystkich ludzi, każdej jednostki. Każdy ma swój talent. Gdyby nasza edukacja była nastawiona nie na wkładanie do głów rzeczy wszystkich, jakie tylko wpadły do głowy naszym mocodawcom, naszym politykom, naszym twórcom naszej rzeczywistości, ale pozwoliła ludziom na czerpanie wiedzy z tego zakresu, jaki ich satysfakcjonuje, jakie mają idee, jakie mają swoje hobby czy swoje talenty, to mielibyśmy ludzi, właściwie całą generację ludzi niesamowicie zdolnych i niesamowicie wykształconych. Dzisiaj jest edukacyjna urawniłowka, w której tak naprawdę przebijają się tylko nieliczne talenty, które mają siłę, no i trafiły na odpowiedni klimat. Jeśli zrozumiemy, że edukacja, zmiana edukacji jest kluczem do tego, no to możemy uznać, że każdy z nas ma prawo do realizacji swoich wartości, swoich darów i talentów, niezależnie od tego, w jakim miejscu społeczności się znajduje. No i ostatnia wartość, moim zdaniem bardzo ważna, spełnienie. Inaczej mówiąc, nie ma wygranych czy przegranych, każdy wygrywa to, co ma w swoim planie. Bo jeśli każdy z nas edukował się tak, jak to było zgodne z jego planem, z jego duszą, z jego zainteresowaniami, z jego hobby, to wygrał. Tak? Jeśli w życiu realizuje to wszystko, czego się nauczył, to on wygrywa i wygrywa cała społeczność, dlatego że tutaj następuje integracja tych wszystkich talentów, umiejętności i darów. Wyobrażam sobie, że ten świat, ten, który nadchodzi, nasz świat, on nie będzie światem lukrowanym i idealnym. Nie, 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 nie. Tutaj będą również spory o to, jak polepszyć ten świat, jakimi drogami iść, ale będzie znacznie lepszym światem niż ten, w którym dotychczas żyliśmy. Dlatego zgadzam się chociażby z premierem Morawieckim, który mówi, stary świat się skończył i nigdy nie wróci. I chwała Bogu. Całe szczęście, ale budowa nowego świata należy do nas. I to chyba wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Bardzo Was proszę o komentarze i swoje przemyślenia.
Szczególnie przemyślenia na temat tego, jak nasz świat powinien wyglądać i czy te cechy, które wymieniłem, są takimi cechami, które z Wami rezonują. Tymczasem miejcie dobry dzień. Do widzenia.